Cześć! Szymon z tej strony, witajcie na moim kanale. Ghost Rider Danny Ketch, Maki Saltares Texiera. Czyli kolejny odcinek komiksów ze strefy. Komiks ten został mi udostępniony przez sklep komiksowy Strefa Komiksów w Bielsku Białej w celach recenzenckich. Tutaj mamy okładkę Texa, czyli Texiery. Jest to komiks wydany przez wydawnictwo Mucha Comics. Tutaj mamy fajny grzbiciku symbol i tu mamy tył. Twarda oczywiście oprawa, bardzo gruby komiks, zawierający sporo zeszytów. Jak sobie tutaj zobaczycie, to ma seria Ghost Rider z 1990 roku od 1 do 20 oraz Doctor Strange Sorcerer Supreme z 1988 roku seria numer 28. Skąd ten Doctor Strange w komiksie o Ghost Riderze? No, zaraz do tego dojdę. Cóż my tu mamy? Zaczynamy od pewnej rodzaju przedmowy i później lecimy. Lecimy ze zeszytami, które były kiedyś wydane przez TM Semik i tu zaczynamy od poznania naszego głównego bohatera. Nie ma żadnego kombinowania, że bohater się pojawi na końcu pierwszego rozdziału. Nie. Pierwsza strona, mamy tutaj Danego Ketcha. Oprócz Danego jest Barbara, czyli jego siostra, która jest sporo odważniejsza od niego, jest bardzo fajna relacja między nimi. Ale tutaj mają, powiedzmy, te dzieciaki, bo Danny Ketch wygląda na jakiegoś nastolatka, mają pewne głupie pomysły. A mianowicie najlepszą miejscą na spędzanie wieczoru w nocy i po prostu wygłupy są cmentarze. No, może nie dla każdego by to było, w każdym razie dzieje się taka sytuacja, że mają tam jakieś perypetie, innymi dzieciakami się wykupiają i to byłoby ok, gdyby nie to, że nagle absolutnie pakują się w kabałę, w którą się wpakować nie powinni. Ponieważ jest to coś w rodzaju wojny gangów, czy rywalizacji grup przestępczych. Jedna grupa chce się przechwycić od drugiej grupy i tak dalej. Więc w tym momencie, no cóż, dzieciaki, bo to nie jest tylko Danny i Barbara, wpakowują się w pewnego rodzaju krzyżowy ogień. I się zaczyna naprawdę źle dziać. Na skutek pewnego zdarzenia, no tutaj jest, są obrażenia. Danny, mając zakrwawioną rękę, dotyka motocykla. Zwykły motocykl, zwykły rupić by się wydawało, jednak nie. Następuje przemiana. Ghost Rider, duch zemsty, wkracza do akcji. Nikt nie wie, kim do końca jest. Danny też nie wie, co tu się dzieje, ale cała sytuacja, równowaga zmienia się momentalnie. Mamy tutaj pewną walkę. Złoczyńcy też nie wiedzą, kto to się pojawił. Dopiero zaczyna się, ogólnie mówiąc, polowanie. I to w zasadzie w dużej mierze jest pierwszy zeszyt. Nie wiem, gdzie on się kończył. W każdym razie pierwszy zeszyt. Mamy pojawienie się Ghost Ridera, ale ostatecznie kim on jest, jeszcze tego nie wiemy. Zresztą główny bohater też nie wie. I później wszystko się kręci w zasadzie o parę rzeczy. No, można powiedzieć, że mamy tutaj taki schemat, jakbym tak powiedział najprościej, opowieść przyziemną. Gangi, przestępcy, drobni, rzezimieszkowie, w zaskakujący sposób zmieszany z różnymi rzeczami demonicznymi, okultystycznymi, diabelskimi, powiązane w jakieś siły wyższe i tak dalej. To jest taka dziwna mieszanka, że aż zaskakuje. No bo skoro z jednej strony mamy zwykłych teoretycznie przestępców, którzy napadają na kogoś tam, czy tutaj poszukują jakichś dzieciaków, a z drugiej strony wjeżdża gościu z płonącą czaszką, praktycznie niezniszczalny, no jest to dziwna mieszanka. Ale mieszanka jest o tyle ciekawa, że tutaj się naprawdę, naprawdę fajnie to czyta. Mało tego, wchodzimy tutaj w kolejnych przeciwników, nazwijmy to naszego protagonisty, Ghost Ridera. Czyli mamy Deathwatcha, mamy tutaj Blackouta i tak dalej. Komiks jest brutalny. Komiks jest brutalny. No, są sceny, które wydają się, że będzie ok,
że ludziom będzie, nic się nie stanie, a jednak się dzieje i ci ludzie giną. Dość mocny sposób. Sporo tych trupów tu jest, że tak określę. Są to zarówno ofiary, przede wszystkim ofiary różnego rodzaju przemocy wynikającej z brutalności gangów. Tutaj jeszcze mamy jako taką ciekawostkę. Znowu jakieś sceny, znowu jakiś napad, taki totalnie z niczego. Czy mamy po prostu bardzo brutalny obraz Nowego Jorku. Że idzie jakaś para ulicą i zostają zaczepieni. I ktoś tutaj wkracza, ktoś tu się ciągle bije. No po prostu bardzo niebezpieczne miejsce. I mamy tego Ghost Ridera, który tutaj interweniuje czasami i próbuje sobie ułożyć jako dany catch jakoś życie. Próbuje się pogodzić z tym, co się wydarzyło w tym parku. Znaczy nie w parku, na cmentarzu na początku. I tak różnie mu to wychodzi. Jak tutaj patrzyłem na ten komiks, jak patrzysz tutaj, że są... Pańszer się pojawia. Postać świetnie zgrana po prostu. Pasująca do tego bohatera bardzo, bardzo dobrze. Jest tutaj dużo, dużo fajnych i ciekawych rzeczy. Klimat lat 90. wreszcie się wylewa. Wszystko, co tutaj jest, to są to, co ja kojarzę w dużej mierze. Tutaj mamy jeszcze jakieś właśnie, to co mówiłem, okultystyczne, dziwne momenty, czyli kwestia snów, nie snów, no nie wiemy. Czyli ten dualizm z jednej strony. Z jednej strony właśnie to przyziemność, poziom ulicy, że to nie są jakieś takie strasznie, to nie są rzeczy, które dotyczą jakichś kosmicznych skali i tak dalej, lotów międzygalaktycznych, międzywymiarowych, nie. Przyziemne, to tutaj coś się wydarzyło w szpitalu czy gdzieś i brutalne, przyziemne. Natomiast w międzyczasie jeszcze się pojawiają właśnie te sytuacje no takie dziwne. O czym świadczy chociażby udział doktora Strange'a. I właśnie, ten doktor Strange nagle wskakuje, gdyż jest tu taki crossover między serią Ghost Rider a doktor Strange. Przy czym rzecz, którą od razu można fajnie podkreślić, to zupełnie inny styl narracji rysunków między serią Ghost Rider, gdzie był Salter stuszowany przez Texierę, albo sam Texierę rysował, a doktorem Strange'em, gdzie mamy zupełnie inne rysunki. Niby opowiadające o tym samym, niby to jest kontynuacja tej historii, ale już inaczej to wygląda. Tutaj doktor Strange miał swoją, nazwijmy to, akcję, Ghost Rider mu trochę pomagał i odwrotnie i tak dalej. Ale w momencie, jak wróciliśmy na, czy to określę, do Ghost Ridera, rewelacyjna okładka swoją drogą, to znowu mieliśmy te zupełnie inne style rysowania, ten brudny, przyziemny. On nie jest realistyczny. Texiera i Salter to nie są twórcy, którzy rysują realistycznie. Nie. To są takie brudne, brutalne, nie umiem tego inaczej określić. Pojawia się Johnny Blaze. Właśnie, Johnny Blaze. Poprzedni Ghost Rider, który coś więcej wie. I właśnie tu jest wpleciony w ten tom taka powolna geneza, kim mógł być Ghost Rider, niekoniecznie kim jest teraz. Mamy sporo postaci, które się tutaj przewijają. Właśnie Johnny Blaze jest jakoś jednym z najważniejszych. Jest Spider-Man przez chwilę, jest gdzieś tam X-Factor się pojawiają, ale to ci X-Factor, których starsi czytelnicy, tacy jak ja, mogą kojarzyć z tym semików. Czyli kiedy grupą X-Factor byli oryginalni X-Meni. Czyli Cyclops, Jean Grey, Archangel, Iceman i Beast. Oni się tutaj pojawiają. W ogóle a propos brutalności, spójrzcie na element przemiany, jak on jest brudnie, brutalnie rysowany. Swoją drogą kadr jest świetny, moim zdaniem. Zarówno ten, jak i tutaj. Ta relacja między Johnem Blaze'em a Danem Ketchem jest coraz ciekawsza. Ale to nie jest wszystko. To generalnie nie jest wszystko. Bo tutaj jest
kilku złoczyńców, którzy mają specyficzne podejście, specyficzne moce i ogólnie rzecz biorąc dużo ciekawych rzeczy się dzieje. Czy komiks polecam? Tak i nie. Tak, jeśli jesteś fanem komiksów z początku lat 90., fanem tego stylu rysowania, fanem postaci Ghost Ridera Danego Ketcha, pisanego tak jak w latach 90., tego typu. Bo on w pewnym sensie jest takim ciut na jedno kopyto, typu pomszczę krew niewinnej, zemsta będzie moja i tak dalej. On potrafi to powtarzać 20 razy w ciągu jednej opowieści, zresztą nawet inne postacie mówią, że mógłby zmienić płytę czy coś takiego. Więc jeżeli to lubisz, lubisz takiego Ghost Ridera, lubisz tego typu rysunki, tego typu narracje, jeżeli te postacie, które się tam pojawią, będą ci pasowały to miejsce, w którym one wtedy były, tak jak mówiłem, X-Factor, Spider-Man, Punisher, są w tamtym są to lata 90., to co możesz kojarzyć i one synchronizują się, pasują do tej opowieści, to będziesz się czuł świetnie. Jeżeli lubisz troszeczkę brutalniejszy, bardziej przyziemny komiks, który oczywiście nie zapomina o swojej genezie, czy dziedzictwie, czy tego, że Ghost Rider to bądź co bądź istota mistyczna, to będziesz się czuł wspaniale. Natomiast jeżeli wolisz bardziej współczesne komiksy, nowocześniejsze, innym stylu narracyjnym, innych rysunkach, no to niestety możesz się odbić od tej opowieści. Bo nie do końca się będziesz w niej odnajdywał. Tu naprawdę jest mnóstwo fajnych konceptów, mnóstwo ciekawych zdarzeń, mnóstwo mrugnięć oka do czytelnika, które może kojarzyć lata 90. Na przykład pewna scena może się kojarzyć, mi się teraz kojarzy, ja sobie to przypomniałem, z motywem z Terminatora, z filmu. Ale to wszystko zależy od ciebie. Bo jeżeli to nie jest twój styl, nie jest twoja stylistyka, jeżeli tego typu rysunki ci nie pasują, jeżeli nie lubisz takich narracji, no to będziesz się męczyć. Bo tutaj są postacie mega potężne, no. Znaczy potężne. Dopakowane, nazwijmy to. Tak, żeby pasowało do tamtych czasów. Dziecko swoich czasów, ale moim zdaniem świetne dziecko swoich czasów. Więc ja, jeżeli jesteś osobą taką jak ja, lubisz tego typu rzeczy, lubisz fabuły z początku lat 90., lubisz tego typu rysunki Texiery, czytałeś te MSMiki, to powinieneś się przy tym świetnie bawić. Jeżeli jesteś tym zainteresowany, oczywiście możesz udać się do sklepu komiksowego Strefa Komiksu w Bielsku-Białej. Mają tam duży wybór komiksów różnych, w tym ten. Możecie się sobie tam spokojnie ten komiks nabyć. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Do następnego razu. Cześć.